dofinansowanie do budowy chodnika w Starej Wsi oraz budowie chodnika w Zmiennicy, wsparcie zadań związanych z przygotowaniem projektów do zadań drogowych w Grabownicy Starzeńskiej oraz Dużym Polu. Już na starcie nowego roku radni gminy Brzozów zabezpieczyli na te zadania blisko 2 miliony złotych. Wydatkowaliśmy blisko 2 miliony złotych na inwestycje w gminie Brzozów. Ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć o chodnikach. W Starej Wsi blisko 1 zł, 650 tysięcy nasz wkład do chodnika w Zmiennicy. Również opracowujemy koncepcję ronda w Grabownicy i projekt chodnika w Dużym Polu. Są pieniądze, się okazuje, w samorządach. Akurat w naszym ta racjonalna polityka finansowa doprowadziła właśnie między innymi do tego, że możemy inwestować, mamy płynność finansową i to robimy. Mógłbym powiedzieć jeszcze też kilka słów o tym, że przecież na wcześniejszej sesji również były podejmowane uchwały dotyczące chodnika, już budowy chodnika w Dużym Polu czy w Chumiskach na Majstronie. To są zadania, które są realizowane przez czy to powiat, czy to Urząd Marszałkowski, natomiast do tych zadań gmina Brzozów chętnie się dokłada, bo są to zadania ważne dla mieszkańców.